Witam serdecznie na dzisiejszym webinarze. Jest to webinar dotyczący duplikacji programu partnerskiego, więc dla wielu z nas pewne informacje będą znane. Natomiast oczywiście zawsze też czekamy na jakieś newsy, informacje, które też możemy wykorzystać w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, osobami, które zapraszamy do firmy. Jesteśmy naprawdę w wyjątkowej firmie, dlatego też warto ten temat, naprawdę temu tematowi się przychylić i poświęcić nieco więcej czasu po to, żeby faktycznie te informacje, które otrzymujemy, przekazać jak największej ilości osób, z którymi się spotykamy na co dzień. Zapewniam Was, że jeśli będziecie mówić o programie partnerskim, o firmie Skyward Community, Unicki String Technology, o tym, co się dzieje, na jakim etapie jesteśmy, to naprawdę będą konkretne efekty Waszej pracy. Dwa zdania o sobie. Nazywam się Duszmański Mariusz. Finansami zajmuję się od ponad 20 lat. W firmie jestem od 6 lat, właściwie w marcu minęło 6 lat. Udało też się z niewielką grupką Polaków i grupą około 100 osób z całego świata w 2018-2019 brać udział w takim szkoleniu 3D Coaching Business. Mieliśmy możliwość faktycznie dużo informacji uzyskać wtedy od firmy. Mogliśmy spotkać też się z naszym prezesem Anatolim Junickim, zarządem, no i też poznać grupę naprawdę ciekawych ludzi z całego świata. W kilku krajach to szkolenie mieliśmy, ale też były sesje online. Gdyby firma powtarzała coś takiego, to ja po prostu zachęcam, żebyście się zaangażowali, bo naprawdę ciekawe przeżycie, fajna przygoda. Tu są jeszcze stare zdjęcia właśnie z tego okresu sprzed 2-3 lat. To odniosę się do tego na samym końcu, jeśli chodzi o sprzedaż. Dobrze, ale zadawajcie takie pytania. Na koniec postaram się, mam nadzieję, że jakieś tam pytanie ominę, bo ta zakładka jest bardzo mała, natomiast postaram się do nich odnieść. I teraz tak, to jest zdjęcie sprzed 3 lat. To było bardzo fajne, historyczne zdjęcie, dlatego też jeszcze je trzymam z tego względu tutaj na tej prezentacji, z tego względu, że mniej więcej 4 lata temu firma zaczęła współpracę z Emiratami Arabskimi. Dla nas to był naprawdę strzał w dziesiątkę, ponieważ wiemy, że Emiraty ogólnie kojarzą nam się z takim prestiżem, bogactwem, dobrobytem. Już nie mówiąc o Dubaju, właśnie o tych miejscach. Więc kompletnie jak gdyby inny wymiar rozmawiania o firmie. Byliśmy tam jako pierwsza wycieczka zorganizowana wtedy na budowie. To były początki, stawiane były pierwsze słupy, właściwie ekodomu jeszcze nie było. Natomiast przez 3 lata naprawdę we firmie tutaj pod względem rozbudowy wykonanych prac, podpisanych kontraktów, umów, wstępnych zamówień. Naprawdę bardzo dużo się wydarzyło o tym w trakcie gdzieś tam webinaru pod koniec. Natomiast przechodząc do programu partnerskiego, sam program partnerski jest bardzo prosty, ponieważ składa się z 7 jak gdyby takich powiedzmy awansów. Natomiast bardzo ważna sprawa jest, osoba, która tak naprawdę zaprosi nas do firmy, zawsze pamiętajmy, że jest to bardzo ważna osoba. Często taką osobę nazywa się tak zwanym sponsorem. No właśnie, ale nie chcielibyśmy, żeby nasz sponsor, który zaprosił nas do firmy, to była tylko osoba, która sprzedała, czy dała, czy przekazała nam linka i na tym, gdyby jej rola się skończyła. Chcemy mieć oparcie w takiej osobie, widzieć w pewnym sensie takiego mentora, osobę, która odpowie nam na trudne pytania, pomoże nam w spotkaniach, w rozmowie z potencjalnymi inwestorami, bo z takimi chcemy podejmować rozmowę, z osobami, które mają gotówkę, pieniądze, chcą je dobrze ulokować. W momencie, kiedy tak naprawdę otworzymy sobie konto w firmie Skyward Community, otrzymujemy bardzo ciekawy back office z wieloma narzędziami dla partnerów. Bardzo ważne jest przy takim koncie, które jest świeżo otwarte, aby je zweryfikować dokumentami, czyli wtedy taki pojawi się fistaszek, kółeczko zielone w lewym górnym narożniku, jako zweryfikowany. I bardzo ważne też wejść w opcję dla partnerów, czyli te narzędzia
i tam też trzeba odznaczyć program partnerski, czyli jak gdyby 8 stron odznaczyć niejako taką informację, że poznaliśmy się, niejako zatwierdzamy, potwierdzamy ten regulamin i wtedy właśnie całe te narzędzia łącznie z linkami referencyjnymi automatycznie pojawiają się na naszym koncie. Bardzo ładne mamy piękne strony internetowe, mamy piękne strony tak zwanych stron docelowych i wiele innych narzędzi, którymi możemy się swobodnie posługiwać. One co jakiś czas są zmieniane. Wiem, że plany są w najbliższym, w przyszłym roku też pewne zmiany, ponieważ no, firma czekała z pewnych względów na to, żeby faktycznie te zmiany móc wprowadzić, więc takie zmiany gdzieś tam są zapowiadane, że się pojawią w materiałach. Więc dlatego też warto nimi się posługiwać, bo one są naprawdę dobrze zrobione. Ktoś naprawdę posiedział, solidną pracę wykonał po to, żebyśmy mieli strony, których naprawdę nikt się nie powstydzi. Status partnera, tak mówiłem, jest 7 poziomów. 3 nie wymagają żadnych kwalifikacji, jeśli chodzi o osoby trzecie. Pozostałe 4 wymagają kwalifikacji osób w naszej strukturze, w grupie. Partner to tak naprawdę osoba, która się zarejestrowała, zweryfikowała swoje konto, to jest bardzo ważne, zatwierdziła regulamin partnerski, to też jest bardzo ważne. O tym zawsze pamiętajcie, mówcie osobom, które zapraszacie do firmy. I tak naprawdę na dzień dobry, już od samego początku firma daje możliwość zarobienia na bonusach partnerskich w wysokości 15% z pierwszego poziomu. Tu przy tym nie trzeba żadnych kwalifikacji, nie trzeba własnej jeszcze inwestycji. Tak naprawdę w momencie, kiedy się zarejestrujemy, zweryfikujemy konto, zatwierdzimy program partnerski, czyli ten regulamin, mamy możliwość zarabiania. Mamy naprawdę narzędzie do fajnej pracy. Oczywiście ja zawsze mówię, że jeśli komuś coś chcę sprzedać, to muszę być wiarygodny i dobrze, nawet jeśli nie mam jakichś środków, to może być różnie. Często ktoś się podejmuje programu partnerskiego po to, żeby zarobić zarówno na życie, na jakieś wydatki, ale też na własny pierwszy pakiet. Ale zawsze mówię z doświadczenia, że lepiej taki pakiet mieć, ponieważ jesteśmy naprawdę wiarygodni wtedy dla kogoś. Wiemy też jaką ścieżkę trzeba przejść w momencie zakupu, zatwierdzenia tych umów, co się nam pojawi później w zakładce certyfikaty i możemy też w dobry sposób, prosty sposób przekazywać również później naszym partnerom. Konsultant, tak jak powiedziałem, nie wymaga żadnych kwalifikacji. Jest to osoba, która tak naprawdę zainwestowała, jak widzimy tutaj, pierwsze $100 i zaprosiła 2 osoby, które zrobiły to samo, czyli jakieś minimalne inwestycje, 3 osoby i przypis ten z pierwszego poziomu jest to wysokość $300. Wtedy stajemy się konsultantami, sięgamy do 5 poziomu wewnątrz, jeśli chodzi o strukturę. Kolejny poziom, który też jeszcze nie wymaga kwalifikacji osób trzecich, jest to poziom lidera. Sam ten poziom, faktycznie on jest bardzo prosty do uzyskania. Zawsze każdemu mówię, że w ciągu tak naprawdę pierwszego tygodnia spokojnie można przejść te 3 poziomy, dojść do lidera i nie jest tutaj w żaden sposób to skomplikowane. Wymóg $200 własna inwestycja, 3 osoby, które zrobią to samo, czyli po $200. I na pierwszym poziomie łączna suma inwestycji z naszą musi wynosić $2000. Jeśli spełniamy dwa warunki, bo mamy 3 osoby, które mają tą minimalną inwestycję, no właściwie 3. Nasza inwestycja plus ten łączny przypis na pierwszym poziomie, wtedy stajemy się liderami. Praca konkretna zaczyna tak naprawdę się dopiero od mastera. Ponieważ wielu z nas ma różne zdolności i różne kontakty. Są osoby, które zapraszamy do firmy tylko i wyłącznie po to, żeby dobrze zainwestowały środki, ulokowały jakąś tam część swoich oszczędności i tutaj jak gdyby pewnie nie za wiele podziałamy, jeśli chodzi o program partnerski. Natomiast są inne osoby, które często budzą się po jakimś czasie i stwierdzają, że dobrze byłoby
również dodatkowo zarobić na programie partnerskim, ponieważ mam wielu znajomych, którzy mają środki i też chcieliby zainwestować tak jak ja. A są też osoby, które bardzo mocno chcą się zaangażować w program partnerski, ponieważ mają doświadczenie, pracowali już w różnych firmach, multi-level marketing, czy jeszcze w innych firmach, programach partnerskich i widzą tutaj jakiś potencjał, przede wszystkim mocna strona firmy, wiarygodność, to co firma zrobiła przez 6 lat, jest to wszystko udokumentowane, międzynarodowe konferencje, międzynarodowe fora, międzynarodowe targi, w których firma po prostu bierze udział prawie we wszystkich, przynajmniej tych, które są korzystne dla naszego rozwoju i na nich się po prostu pojawiała do tej pory. Jeśli chodzi o wymóg tutaj, mastera, to ten wymóg składa się oczywiście też z tych czterech czynników. Pierwsze to $1000 w tym wypadku inwestycja osobista. Musimy mieć trzech partnerów, którzy zainwestują co najmniej $200. 5000 nasza pierwsza struktura. No i tych trzech partnerów musimy mieć w postaci liderów. Pamiętamy, że lider to osoba, która zainwestowała $200 i ma trzy osoby, które też zainwestowały tą samą kwotę i ten przypis na pierwszym poziomie tam był $2000, więc wtedy stałem się liderem. Gdy mamy takich trzech liderów, sami zainwestowaliśmy $1000 i mamy 5000 przypisu na pierwszym poziomie. Mówimy tu wszystko o przypisach, kwotach narastających historycznie, bo to, co zrobimy w danym miesiącu, liczy się do awansu w kolejnym, jeszcze w kolejnym, jeszcze w kolejnym, więc wszystko są to kwoty historyczne. Tutaj nie ma comiesięcznych jakichś kwalifikacji, które trzeba utrzymać, aby utrzymać status mastera, czy lidera, czy jeszcze wyższego poziomu. Raz uzyskany status jest stałym. W tym wypadku, kiedy stajemy się masterem, sięgamy już do 9 poziomów w głąb w strukturze, przy czym nadal ten pierwszy poziom to jest 15% bonusu z tytułu kwoty zainwestowanej przez naszych partnerów. Kolejny status, drugi kwalifikowany, jest to status eksperta. W tym wypadku każdy z nas, chcąc być ekspertem, musi mieć zainwestowane historycznie $5000, jednorazowo albo historycznie, możemy sobie gdzieś tam dokupować poprzez jakiś tam okres czasu. Trzech partnerów, którzy są na poziomie mastera i $10000 łącznie z naszą inwestycją historycznie. Pierwsza linia plus nasza inwestycja. $10000. Widzimy tutaj na tym zdjęciu po prawej stronie, że master jeden jest nie na pierwszym poziomie i faktycznie jest to dopuszczalne. Możemy mieć trzech masterów na pierwszym poziomie, ale kwalifikacja również daje nam trzeci master w głębi struktury, tylko musi być w niezależnej nodze, czyli tak naprawdę w innej odnodze niż tych dwóch, którzy dają mi kwalifikacje, dają nam kwalifikacje. Jak widzimy, taki ekspert również, fajna sprawa, bo sięga już do 20 poziomów w głąb w strukturze. Czyli tak naprawdę, jeśli dobrze rozwijamy strukturę, w głąb sięgamy do 20 poziomów. Czyli tak naprawdę nam nic tam nie ucieka, nie umyka. Przedostatni poziom to jest poziom top eksperta. Widzimy, że ten wymóg własnej inwestycją się podwaja, czyli w tym wypadku musimy historycznie mieć $10000 i zapewniam tutaj Państwa, że to $10000 to nie jest wiele w stosunku do tego poziomu top eksperta, jaki uzyskujemy, że każdy zarobi nawet na ten przypis poprzez czas działania w programie partnerskim. Chcąc stać się top ekspertem, musimy mieć przypis, jak widzimy, 30 tysięcy
dolarów w strukturze z pierwszego pokolenia i również trzech ekspertów. Tak jak było w wypadku mastera, tutaj też, przepraszam, jak w wypadku było eksperta, tak również tutaj top ekspert musi mieć trzech partnerów o niższym poziomie. Jeden może być w głębi struktury w niezależnej nodze i wtedy nam to daje kwalifikacje. Oczywiście top ekspert to już jest ten przedostatni poziom w programie partnerskim, który sięga do maksymalnej głębości w programie partnerskim. Ona wynosi 24 poziomy. To jest naprawdę sporo. Jeśli bierzemy udział w różnych programach partnerskich, domyślam się, że pewnie jakieś doświadczenie mamy, to dobrze wiemy, że program partnerski, który ma 24 poziomy, to jest naprawdę coś. I również top ekspert otrzymuje comiesięczny stały bonus w wysokości do $1500. Oczywiście to wynika z obrotu, ale przy tego typu rozwiniętej strukturze, gdzie mamy trzech ekspertów, gdzie mamy naprawdę w tym wypadku często bardzo mocno rozwiniętą już organizację, to ten przypis, jeśli mamy obrót 20 tysięcy lub więcej w stosunku w danym miesiącu kalendarzowym, od początku do końca miesiąca, to wtedy otrzymujemy $1500 od firmy dodatkowo. No i zobaczmy ten ostatni status. To jest status Sky Expert. Sky Expert musi mieć tutaj znów podwojoną, w tym wypadku podwojoną ilość własnej inwestycji, czyli w wypadku top eksperta było 10, w wypadku Sky Experta tutaj wymóg jest $20 000. I również zapewniam, że nie jest to duża kwota do takiego statusu. Musimy mieć 90 tysięcy w pierwszym pokoleniu kwoty zainwestowane z naszą inwestycją. No i w tym wypadku ostatni status Sky Expert wymaga czterech top ekspertów. Dwóch może być na pierwszym poziomie, oczywiście może być i czterech i wtedy to dla nas bardzo dobrze, bo oznacza, że struktura się bardzo równo fajnie rozwija i bardzo mocno w głąb. Natomiast jest to dopuszczone, że możemy mieć dwóch top ekspertów na pierwszym poziomie i dwóch top ekspertów głębiej w strukturach, ale w niezależnych nogach. Jak widzimy również, $2000, jeśli mamy 30 tysięcy przypisów w danym miesiącu, to $2000 jest do wzięcia stałego bonusu, który naliczany jest Sky Expertom. Więc tak to wygląda. No i oczywiście Sky Expert też sięga, zbiera wszystkie prowizje z 24 poziomów. To jest maksymalny poziom. Krótkie podsumowanie, tutaj jeszcze jeśli chodzi o sam program partnerski, to jest możliwość otrzymania 3% więcej z pierwszego poziomu. Kiedy pierwsza nasza linia jest mocno rozwijana, zapraszamy dużo osób, które kupują pakiety, mniejsze, większe i łączna ilość danych miesięcznych płatności, czy to ratalnych, czy jednorazowych, sięga więcej niż 5, 10 lub 20 w danym miesiącu, to wtedy możemy otrzymać z pierwszego poziomu, z pierwszej linii właśnie 16, 17 lub 18% z wszystkich prowizji właśnie z pierwszego poziomu. Czyli wtedy zamiast 15 mamy wyrównanie do na przykład 18%. Podsumowanie. Program partnerski, minimalna kwota inwestycji $50, czyli tak naprawdę na każdą kieszeń. Może to być forma inwestycji, może być to forma pewnego rodzaju ubezpieczenia, zabezpieczenia finansowego na przykład dla dzieci, bo jak wiemy również pakiety są student, maluszek, takie o takiej nazwie i to te inwestycje niewielkie w wysokości $50, $100 na przykład miesięcznie, bo można oczywiście to może być pakiet nieco większy w płatnościach ratalnych, ale to może być też mały, minimalny pakiet za $50 czy $100 co miesiąc kupowany bez zobowiązania ratalnego. Wtedy stajemy się automatycznie właścicielami tych pakietów i tych udziałów i coś takiego możemy na przykład kupować swoim dzieciom, sobie,
w ten sposób zabezpieczając przyszłość swoich pociech. Minimalna kwota wypłaty z programu partnerskiego $30. Jak wiemy, są formy bankowe, możliwości wypłaty karty, są portfele elektroniczne, ale również kryptowaluty, które w tej chwili stają się coraz bardziej popularne. Ja najczęściej w ostatnim czasie korzystałem z USDT TRC20, więc najczęściej do 24 godzin max w tygodniu, jeśli to jest dzień roboczy, pieniądze zaksięgowane są na dowolnym portfelu, który wskazaliśmy w ustawieniach. Jak widzimy, program partnerski jest wyjątkowy również pod kątem głębokości, czyli 24 poziomów. No i tak naprawdę to, że możemy zaprosić dowolną ilość osób, dowolną ilość partnerów do firmy. A zapewniam Państwa, że są firmy, są systemy czasami, które ograniczają ilość osób, które możemy zaprosić, przynajmniej na tym pierwszym poziomie. Krótkie wyróżnienie dla osób, które pracują. MIS otrzymuje długopis, natomiast kolejne wyróżnienia, kolejne takie powiedzmy bonusy w wysokości w formie już gotówki otrzymuje ekspert jest to $500, top ekspert otrzymuje $1500, no i następnie sky ekspert ostatni otrzymuje $2000. Są to jednorazowe płatności, ale jakże bardzo przyjemne. Ktoż nie chciałby otrzymać bonusu na przykład dzisiaj $2000, czyli około niecałych 10 tysięcy złotych. Ten slajd tak naprawdę wskazuje na to, że naprawdę jesteśmy wyjątkowej firmie, podkreślę to jeszcze raz, możliwość stania się, już stajemy się szansą, jest to szansa naprawdę wielka, nawet nie nazwałbym tego szansą, tylko nazwałbym to faktem dokonanym, że staniemy się częścią projektu, który naprawdę zmieni świat pod kątem transportu. Docelowo gdzieś czytałem, chyba któryś z webinarów Suchodojew, wspominał, że firma chce po prostu docelowo przejąć 40-50% rynku światowego, jeśli chodzi o transport. I tutaj myślę, że w momencie, kiedy pierwsze projekty adresowe, które są już w toku, zostaną zrealizowane, 1, 2, 3, 4, jak wiemy, kolejne projekty do końca przyszłego roku, ma być ich już minimum 10 komercyjnych, czyli takich umów już dopiętych na ostatni guzik ze światłem zielonym do startu, ma być ich 10, więc dzieje się naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy w okresie firmy, w okresie historycznym, kiedy firma zaczyna budować komercyjnie i coraz więcej osób, coraz więcej bardzo ważnych osobistości zwróconych jest na naszą firmę. Co ciekawe, firma została wyceniona na 400 miliardów, jej wartość w udziałach przez niezależne firmy. I dobrze wiemy, że te udziały, które firma sprzedaje już od kilku lat, to jest jedna część, która idzie w ten sposób sprzedaż. Jakaś część spora zostanie we firmie jako zabezpieczenie, ale pamiętajmy również, że firma musi mieć sporą ilość udziałów, również wtedy, kiedy udziały będzie wprowadzać do obrotu wolnego na rynkach światowych. Czyli kiedy zdecyduje się na start, na tak zwany start na giełdach, debiut czy tam rozpoczęcie właśnie na tych giełdach, to musi mieć spory pakiet tych udziałów. Pamiętajmy również, że my z tych udziałów skorzystamy, bo jako udziałowcy spółki matki, udziały, które firma wprowadzi do wolnego obrotu, sprzedawane, giełdy będą zobowiązane do odprowadzania pewnej części zysków do naszej spółki, która będzie oczywiście również te zyski przeznaczać na dywidendy. Czyli dywidendy nie będą składać się z naszych udziałów tylko z
budowy komercyjnych tras, później eksploatacji, ale właśnie również ze sprzedaży udziałów, które zostaną wprowadzone do wolnego obrotu. I o tym też za chwilę powiemy, co ten wolny obrót w momencie decyzji wprowadzenia udziału do wolnego obrotu, co oznacza dla nas. Zanim do tego przejdziemy, dosłownie kilka słów o udziałach. Jak wiemy, wspomniałem, że mamy tak zwany pakiet maluszek, student, szybki start, InnoTrans. To są taki pakiet bardzo ciekawych kilku mniejszych lub większych pakietów. InnoTrans to taki potrójny pakiet, który można kupować po $1000 i za każdym razem zwiększa się nasze dyskonto. A maluszek, student bardzo często były kierowane jako prezenty dla dzieci, czyli tak naprawdę może to zastąpić w pewnym sensie posagówkę, czyli kapitał, który będzie przeznaczony dla naszego dziecka. I tutaj mamy taki myk sprzedażowy, jeśli chodzi o sprzedaż naszych udziałów pod kątem właśnie takiego posagu dla dziecka. Zajmowałem się, już o tym też mówiłem w ostatnich webinarach, ubezpieczeniami przez wiele lat i tak jak normalne ubezpieczenia, tak zwane na życie i do życia, tak zwane posagówki, często niestety zaliczały lapsy, ponieważ po kilku latach lub roku lub dwóch albo ktoś otrzymywał bardzo niewiele zwrotu z tego, co wpłacił, albo nie otrzymał nic. Natomiast w wypadku naszych udziałów my nic nie tracimy, nawet jeśli przestaniemy płacić. Bo jeśli kupujemy jednorazowe pakiety, tak jak już wspominałem, kupujemy jakiś pakiet za $50 czy $100 co miesiąc, bez angażowania się w ratalny system pakietu, to w tym momencie za każdy taki pakiet, kiedy my go zapłacimy, stajemy się właścicielami i wpisani jesteśmy do rejestru spółki, sztywno do rejestru spółki. Teraz przejdźmy do kilku tych właśnie pakietów. Ostatnim gdzieś tam się zatrzymam. O, na przykład tutaj przypomnę, co oznacza, być może wielu z nas już wie. Natomiast jest coś takiego jak dyskonto. Dostajemy udziały po zaniżonej cenie i w jakimś określonym dyskoncie. Tu mamy przykład dyskonta 33%, ale tu na przykład za gotówkę, za na przykład $1000 mamy dyskonto 30, znaczy to nie jest procent, to jest 30, po prostu dyskonto 30. I co to dla nas oznacza? Oznacza to nic innego jak to, że za $1 otrzymujemy 30 udziałów na dzień dzisiejszy, ale to dyskonto zmieni się za niecałe 21-20 godzin, ponieważ nasza firma przechodzi na ostatni podetap 14 etapu rozwoju całej technologii i dyskonto stopnieje o ileś procent, o ile przekonamy się już wkrótce, za kilkanaście godzin. Pamiętajmy, że jest to wyjątkowa okazja, zarówno dla nas, jak i osób, którym powiemy o tej szansie, ponieważ kupujemy dzisiaj udziały o zaniżonej cenie 2-3000%. Bo jeśli mamy za $1 30 udziałów, to jest to zaniżenie o 3000%. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu, to będzie to 1:1. Czyli za $1 otrzymamy jeden udział, który będzie warty $1. I to będzie początek. Oczywiście może być tak, że bardzo szybko ta cena wzrośnie z tego dolara do na przykład 5, 10 czy $20 i możemy sobie wyobrazić, ile mniej byśmy kupili, gdybyśmy czekali, aż firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu. Czyli wyobrażamy sobie, że dzisiaj kupujemy z dyskontem 30, czyli 3000 mamy procent na dzień dobry i niech się okaże, że na przykład na giełdzie udziały wzrosną bardzo szybko do $10. Czyli znów mamy jeszcze 1000%, czyli 4000% na dzień dobry. Za $10 byśmy kupili
załóżmy za 1000 dolarów byśmy kupili, wiemy ile udziału, bo wystarczy 1000 podzielić na 10 i wyjdzie nam ilość udziałów, a do tego dodali 4000%. To wiemy, jaką sumę mamy dzisiaj, kupując w tym okresie, gdzie musimy po prostu jeszcze poczekać na to, aż firma wprowadzi do udziału, wtedy możemy fizycznie sprzedać w bardzo dobrej cenie zysku, bo mówimy tu naprawdę o bardzo wysokim procencie. To jest jedna rzecz. Dawid, do końca roku są 4 projekty. Muszę poczytać. Dobra, odniesiemy się do pytań na samym końcu. Postaram się tak naprawdę przyspieszyć. Czyli tak, mamy dyskonto 30, wtedy tak naprawdę mamy 3000%. Z taką kwotą zaniżoną otrzymujemy nasze udziały. Pamiętajmy, że to dyskonto zmieni się za kilkanaście godzin. Chyba że firma coś przesunie tą zmianę tego podetapu, aczkolwiek to chyba już nie ten czas, kiedy to się czasami zdarzało. Nie ten etap. Tutaj mamy umowę. Każdy z Państwa, kto podpisze umowę, czyli kupi udziały, spłaci te udziały, podpisuje tak naprawdę umowę. Tą umowę widać, my ją w formie elektronicznej zatwierdzamy. To jest umowa tak zwanej pożyczki, czyli my firmie udzielamy niejako pożyczki, firma w zamian w zastaw niejako daje nam te udziały. Skoro jest to umowa i pożyczka i zastaw pewien, to już sama ta myśl pokazuje, że jest jakaś możliwość wcześniejsza odzyskania pieniędzy. Oczywiście jest to procedura pewnie dosyć skomplikowana, bo trzeba pisać do firmy, do supportu z działem prawnym. Natomiast zapewniam Państwa, nie mam tutaj zaznaczone tego, natomiast wiem, że te kontrakty, których część tutaj, na przykład jednego kontraktu widzimy na stronie, zawiera również informacje o możliwości odsprzedaży udziałów, o ile pamiętam, po 3 latach. Nie chcę nikogo tu wprowadzić w błąd, ale z tego co pamiętam, wydaje mi się, że po 3 latach istnieje taka możliwość, ale pamiętajmy, jeśli odsprzedamy udziały, to otrzymamy je w cenie zakupu z niewielkim procentem. Tam chyba też jakiś procent był proponowany, już nie pamiętam, czy to 3 czy 4%, z niewielkim procentem takiej po prostu dewaloryzacji jak gdyby do tego. Ponieważ firma nie może nam sprzedać udziałów z zyskiem z 1000, 2, 3, 5 tysięcy procent, ponieważ to rynek zadecyduje, jaka będzie cena. Wiemy, że do obrotu zostaną wprowadzone w minimalnej cenie 1 dolara. Natomiast naprawdę nawet dzisiaj nie wiemy, w jakim to momencie będzie, czy to będzie faktycznie wprowadzona kwota 1 dolara, bo może firma się zdecydować na pewne zmiany jeszcze, bo się okaże, że w ostatniej chwili, w momencie, kiedy będą wprowadzać udział do wolnego obrotu, jest tak potężne zainteresowanie technologią, że firma wie, że wprowadzając ją na przykład udział do obrotu o wartości 5, 10, 20 czy iluś dolarów, ta cena wcale nie będzie jakaś zawyżona. Natomiast to, co jest zagwarantowane, to co czytałem w jednej prezentacji przedstawionej przez osoby z zarządu, to w momencie, kiedy będą wprowadzone do wolnego obrotu, to jest gwarantowana cena 1 dolar. To jest minimum, jakie w ogóle będzie proponowane. To jest gwarancja. A to, że tak jest, no to ta strona umowy, numer strona 8 kontraktu, który mamy podpisany z firmą, to jest jedna z moich umów. Na stronie, zobaczmy, 8 jest informacja, że są to udziały klasy A i cena nominalna jednego udziału, wartość jednego udziału 1 dolar. Czyli tak naprawdę cena nominalna jednego udziału warta jest 1 dolara po wprowadzeniu udziałów do wolnego obrotu. I to też mówcie ludziom, bo to jest naprawdę bardzo dobry argument sprzedażowy. Ile dziś, po jakiej cenie dzisiaj ludzie kupują udziały, a po jakiej dostaną minimum w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu. To są naprawdę
bardzo duże różnice procentowe, nikt nam tyle nie da. Argument sprzedażowy za chwilę podam, ten, który ostatnio też podawałem. Natomiast to jeszcze informacja, że w naszych certyfikatach, w zakładce w naszym koncie, jak wejdziemy w certyfikaty, mamy oczywiście nasze certyfikaty, możemy je zamówić do domu w formie papierowej, ale mamy również możliwość, tak jak tu widzimy, wydrukowania sobie, zamówienia na adres mailowy jednym kliknięciem, wyciągu z rejestru spółki. To jest jeden z moich takich wyciągów z rejestru spółki, bo te udziały, one, jeśli jest ich więcej, to one są dzielone na stronę, więc tu jest jakaś kwota 2 300 000. Jest to wpis do rejestru spółki, no, że my po prostu jako współudziałowcy, jako współwłaściciele spółki z tymi udziałami jesteśmy właśnie do tego rejestru wpisani. I to też mówcie naprawdę ludziom. Nasz inwestor, czyli tak naprawdę my również, stajemy się współwłaścicielami innowacyjnej technologii transportowej, której naprawdę potrzebuje cały świat. W czwartek Janusz Tomczak prowadzi webinary technologiczne i on tak naprawdę mówi o tej technologii, jaka ona jest naprawdę wyjątkowa. Jak zmieni oblicze całego świata w momencie, kiedy rozpocznie się naprawdę wielki boom, a rozpocznie się. Ja pamiętam, jak zajmowałem się różnymi rzeczami, jeśli chodzi o sprzedaż. Pamiętam chociażby w 2000 roku, 22 lata. Dostałem pierwszą komórkę gdzieś tam we firmie Siemens, naprawdę całkowicie naprawdę zgrabny telefonik, ale co z tego? Miałem sobie za paskiem tą komórkę, szczęśliwy, że ją otrzymałem. No bo wtedy to był gość, komórka 22 lata temu, przynajmniej w Polsce. No ale tak, po pierwsze, nikt komórki prawie nie miał, czyli tak naprawdę nie miałem do kogo zadzwonić i koszt połączenia to tam w okolicach 15 zł za minutę. Więc człowiek się zastanawiał wtedy, czy za tą minutę zapłaci to 15 zł, czy jest to faktycznie sens. A druga sprawa, tak naprawdę nie było do kogo zadzwonić. Dzisiaj, 22 lata później, jak jest sprawa z telefonami komórkowymi, na tyle się to wszystko rozwinęło, że mamy bardzo wiele sieci komórkowych, to jest jedna rzecz. Płacimy często za telefon 30-50 zł miesięcznie, w tym mamy nieograniczoną liczbę rozmów w Polsce, często i za granicą, w tym mamy w tej cenie internet, w tym mamy SMS-y, MMS-y bez ograniczeń. I telefony, które służą tak naprawdę jako komputer, bo często są narzędziem pracy. Właściwie to mamy wszystko. Mamy przeglądarki, narzędzia. Telefon ma 100 lub 200 lub więcej gigabajtów, więc tyle, ile kiedyś komputery. Więc jest naprawdę swoistym narzędziem do pracy. Tak to się rozwinęło. Pamiętam również, też od sporo odcinek lat, początki lat 2000 roku, zajmowałem się sprzedażą terminali płatniczych, taka OBP. I proszę mi wierzyć, że wtedy naprawdę sprzedanie właścicielowi jakiejś tam działalności, jakiemuś punktowi terminala, przekonanie go, że terminal naprawdę mu się opłaca i powinien go mieć u siebie w zakładzie, w firmie, w sklepie i tak dalej, to naprawdę trzeba było się naprawdę nagadać. A jak jest dzisiaj? Właściwie dzisiaj mało kto nie posiada terminala. Zwykłe kioski ruchu posiadają terminale. Właśnie wszędzie, gdzie byśmy weszli, to prawie, że można kartą zapłacić. Tam, gdzie nie można kartą zapłacić, to faktycznie zdarza się nawet, że wyjdziemy. Stwierdzimy, że no nie mam gotówki, zapłacę kartą gdzie indziej. To tak to wygląda. Wyobraźmy sobie troszeczkę tak oczami wyobraźni naszą firmę za naprawdę za kilka lat. To będzie coś potężnego. Obroty będą miliardowe, a za 10 lat lub dłużej mówimy tu o bilionach. Zresztą o tym też w jednym z wywiadów mówił pan Anatolij Nicki. Więc nie będzie ludzi, którzy nie słyszeli lub nie wiedzą, co to jest technologia strunowa, ponieważ w większości państw nasze pojazdy będą się znajdować, nasze trasy będą budowane. Oczywiście często już to będą podwykonawcy firmy, ale my będziemy tym źródłem. I dywidenda będzie wzrastać, wzrastać, jeszcze raz wzrastać lub
kwestia od nas zależy, czy udział sprzedamy, kiedy firma prowadzi do wolnego obrotu, szybko, czy też nie. Ale tak to będzie. Tu mamy pewien też myk sprzedażowy i on mi się naprawdę bardzo podoba, bo żyjemy w dobie kryzysu światowego, energetycznego, wojna u sąsiadów, konflikt się gdzieś tam zaostrza, jak obserwujemy, wiele z nas to niepokoi, ale co się dzieje? Również jakiekolwiek oszczędności, które ludzie posiadają, naprawdę topnieją. Zobaczmy, w tym roku średnia inflacja 15%. Trzymając pieniądze w skarpecie przysłowiowej w domu, nieważne, czy to skarpeta, czy to jakaś szkatułka, safe, cokolwiek by to nie było, to z $1000 po roku będzie wartość tych pieniędzy $150 mniej. Mówi się, że w 2023 to inflacja z rzędu 20 lub więcej procent, więc od 850 odejmiemy znów 20%, to mamy ponad $600, $680. I tak naprawdę po dobrych ponad 2 latach, trzymając w banku lub w domu, z 1000 tracimy $320, po prostu wartość poszła w kosmos. Co się dzieje w naszej firmie? Zakładając, że średnie dyskonto jest 1 do 40, za $1000 mamy 40 tysięcy akcji. W momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu, wprowadzi wolne akcje do obrotu giełdowego według wartości nominalnej i to, co zapisane jest w naszych umowach, będą warte jedna akcja, $1, czyli tak naprawdę za $1000 będziemy mieć 40 tysięcy dolarów. Z $1000 w banku 680 po 2 latach, a w naszej firmie będzie to minimum $40,000 lub dużo więcej. Jeśli się okaże, że te udziały będą warte nie dolar, ale zakładając na przykład, że będzie to 10, to już to będzie nie 40 tysięcy, ale 400 tysięcy z $1000. Więc proszę sobie naprawdę poważnie pomyśleć, jako naprawdę fajnym takim sprzedażowym myku, takim sposobie sprzedażowym. I tutaj wcale nie mówimy o jakimś tam naciąganiu, bo mówimy o faktycznym stanie. Inflacja jest faktycznym stanem. 15% w przyszłym roku, 20% mamy 35% w ciągu 2 lat. Straty realnej wartości pieniądza. Dlaczego ludzie strajkują? Dlaczego ludzie chcą podwyżek? Dlaczego ludzie ciągle mówią o tym, że im brakuje pieniędzy, ponieważ za te same pieniądze tak naprawdę podwyżek w ciągu 2 lat mało jest osób, które te podwyżki otrzymują, a pieniądz traci na wartości, bo inflacja żdera. My mamy tyle samo pieniędzy, a odczuwamy, że mamy ich dużo, dużo mniej. I to jest właśnie to. Natomiast oszczędzając pieniądze w naszej firmie, zyskujemy kilka tysięcy na starcie. Pamiętamy, 40 dyskonto to jest 4000 na plusie do kwoty, którą wkładamy. I to jest naprawdę świetny argument sprzedażowy. Tu byliśmy też zachęcani do tego, żeby robić regularne spotkania, czyli tak naprawdę w ciągu tygodnia zaplanować sobie kilka spotkań, rozmów z ludźmi na temat naszej firmy, możliwości programu partnerskiego, czy też możliwości inwestycyjnych i to też naprawdę się zepnie w bardzo krótkim czasie. Teraz krótko przejdziemy jeszcze do tych ostatnich newsów. Ten news jest rewelacyjny, więc ja go jeszcze zatrzymałem. Przepraszam. Unibike został zaprezentowany na targach w InnoTrans w 2002 roku. Tak naprawdę niecały miesiąc temu, 21, 22, 23, o ile pamiętam, w Berlinie InnoTrans kolejny, w 2016 byłem osobiście, w 2018 byłem osobiście, później 2 lata, z tego co pamiętam, był odwołany ze względu na pandemię, w tym roku odbył się, firma powiedziała, że nie będzie się wystawiać, ponieważ potężne środki, które idą na tego typu wystawy, a jest to etap, który niekoniecznie musi być wymierny dla firmy,
bo mogą te pieniądze przeznaczyć na dużo lepszy cel w rozwoju. Zaskoczyło nas bardzo mocno, ponieważ firma RTA, która odpowiedzialna jest, to jest spółka, firma, która odpowiedzialna jest za rozwój transportu w Emiratach Arabskich, wystawiła naszą technologię na tych targach. No to było coś rewelacyjnego, uważam. Pokażę tą migawkę, przypomnijmy sobie, bo to naprawdę na wystawie i punkt, w którym został wystawiony ten nasz Unibike, to naprawdę godne pochwały. I bardzo, bardzo ważna rzecz. Zobaczmy. RTA bierze udział w przetargu, bo tak, przypomnijmy, że trwają przygotowania do przetargu RTA, czyli to ten przetarg robi RTA. A tutaj dowiadujemy się, że firma RTA wystawia nasz Unibike. Z 30 firm zostało 5 firm, w tym transport strunowy. Naprawdę wierzymy, że mamy potężne, bardzo duże szanse na to, żeby wziąć ten przetarg. Ponieważ dla Emiratów Arabskich jesteśmy bardzo idealnym rozwiązaniem na ich klimat, na ich rejon w świecie. Więc ekscytujące naprawdę są przed nami wydarzenia. Przypomnijmy sobie ten filmik z tej właśnie z tej wystawy, króciutką migawkę RTA. Zgodzicie się, że to naprawdę wyjątkowe, że akurat właśnie taka firma jak RTA, która jest odpowiedzialna za rządowe pieniądze, nas wystawia nasz Unibike jako jeden z głównych swoich faworytów, jeśli chodzi o transport w Emiratach Arabskich. To coś naprawdę pięknego. Ja osobiście, jak zobaczyłem ten filmik, jeszcze zanim pojawił się w naszym biurze informacja, to już na Twitterze wyczaiłem, że RTA wystawia się teraz właśnie w tej chwili, bo to był ten dzień właśnie we wrześniu, na targach w Berlinie i to jeszcze z naszym minibajkiem, no to byłem naprawdę happy, więc tak to działa, jeśli chodzi o to, jeśli czujemy dobrze temat, w jakiej jesteśmy firmie. Tutaj bardzo ważne wydarzenie, krótko, naprawdę krótko, 14.3, zostało około 20 godzin do zmiany dyskonta. Jeśli mamy możliwość jeszcze, czy chcemy coś zakupić lub mamy znajomych, którzy chcą coś zakupić, to te 20 godzin najbliższych jest naprawdę wyjątkowe. Jeśli ktoś dzisiaj jest na dzisiejszym webinarze i jeszcze nie kupił udziałów albo zastanawia się o dokupieniu, jest to najlepszy moment. Poproście swoich sponsorów, jeśli takich macie i macie z nimi dobry kontakt, zapytajcie się, czy nie mają też kuponów o wartości 100%, ponieważ do końca tego podetapu wszystkie kupony można wykorzystać na dowolny zakup. Ja też taki kupon mam, jeśli ktoś by chciał, tylko to muszą być osoby ze struktury. Można przekazać. I wtedy co po pierwsze, zyskujemy podwójnie. Po pierwsze zyskujemy zakup w dyskoncie jeszcze starym, czyli w dobrym dyskoncie, ponieważ za 20 godzin to dyskonto spadnie, czyli udziały idą w górę, a dyskonto po prostu się zmniejsza. To jest jedna rzecz. I kupon, który wielu z nas ma
na swoich kontach lub nasi sponsorzy mają, bo otrzymaliś tam za jakiś sprzedaż, jakiś obrót, upoważnia nas do zakupu udziałów ze 100% większą ilością udziałów. Czyli jeśli kupujemy pakiet, który ma na przykład, nie wiem, 50 tysięcy udziałów, to wykorzystując ten kupon dostaniemy za tą samą cenę 100 tysięcy udziałów i jeszcze w tym dyskoncie niższym przez 20 godzin. Za 20 godzin niestety cena będzie wyższa, droższa. Jeśli zdecydujemy się na zakup za 20 godzin, mamy zagwarantowane, że po pierwsze nie wykorzystamy już tych kuponów, które upoważniają nas do 100% ilości, znaczy 100% większej ilości udziałów i kupimy drożej, po prostu drożej, bo dyskonto po prostu zostanie zmniejszone. My nie wiemy o ile procent, przekonamy się, kiedy ten etap zakończy się za około 20 godzin. Więc naprawdę dzisiejszy wieczór, jeszcze jutrzejszy dzień, tam załóżmy do godziny 18, mniej więcej 18, 20, jest to, to są ostatnie, chyba 18 nawet, jeśli dobrze pamiętam, to są ostatnie godziny, kiedy możemy w bardzo dobrej cenie kupić, jeśli zamierzamy wykupić, to przed tą zmianą jest to najlepszy moment. Tutaj były informacje, co firma wykonała przez ten cały okres. Tutaj też krótko, bardzo krótko przelecę te zdjęcia, jak wygląda montaż szyn na linii numer 4. Wiemy, że te linie numer 4 one są ważne i numer 2, ponieważ to są wyjątkowo długie już trasy, bo niektóre trasy będą takie, 2,5 km, to jest naprawdę spory odcinek. A na nich firma ma zrobić ostateczne testy szybkości. 150 na godzinę miejski transport i o ile pamiętam 120 cargo, ten cały te kontenery i tak dalej. I to będą ostateczne testy, po czym rozpoczną się fizyczne budowy. Wiemy, że studia wykonalności są to 4 trasy komercyjne, a do końca roku zapowiedziano już w tej chwili, może być więcej, okaże się, zobaczymy jak czas przeleci, a kolejny rok i tak przeleci, bo ten niedawno się rozpoczął, już mamy połowę października, ponad połowę. Do końca przyszłego roku ma być minimum 10 tras komercyjnych podpisanych umów. 10 tras komercyjnych. Proszę mi wierzyć, naprawdę zaczyna się dziać ciekawie, a to każda taka decyzja, 4 trasy komercyjne, do końca przyszłego roku 10 tras komercyjnych, przybliża nas bardzo mocno do wprowadzenia udziałów na rynki światowe, ponieważ firma stanie się firmą, w której kapitalizacja zacznie wzrastać, firma zacznie przynosić zyski i otrzymywać zyski, pobierze zaliczki, zaczyna budować i tu się zaczyna dziać. I to już jest bardzo duży argument do tego, żeby w pewnym momencie wprowadzić również udziały do obrotu, bo firma zaczyna naprawdę zarabiać, budować, zaczyna się dziać i zaczyna być potężne zainteresowanie tą technologią, bo będzie każdy chciał coś takiego mieć w swoim kraju, w wielu miastach. Pamiętajmy, środowisko, idealne rozwiązanie. W świecie, kiedy mamy kryzys energetyczny, idealne rozwiązanie. Jeśli chodzi o zabudowania infrastruktury gęstą, mamy idealne rozwiązanie. Nie ma lepszych rozwiązań, jeśli chodzi o technologię w tej chwili na świecie i to jest bardzo wyjątkowe dla nas, inwestorów, właścicieli tej spółki. Tu są wykonywane właśnie te prace. Tu Unibike, który, znaczy to jest ten Unicar, ten tropikalny, który też będzie najprawdopodobniej przetestowany właśnie już na tej torze numer 4, 150 na godzinę. On na razie jest wystawiony dla osób zainteresowanych. Tu były te informacje o tych kuponach, które możemy korzystać na przykład na zakup 100 udziałów więcej, 100% więcej w stosunku do normalnej, standardowej oferty jeszcze do dnia jutrzejszego, do zakończenia tego 14 pod etapu drugiego, wchodzimy w trzeci, ostatni, a później cena również idzie w górę udziałów, dyskonto się zmniejsza, czyli mamy jakieś 20 godzin na podjęcie decyzji osobiście lub naszych znajomych, którzy zastanawiają się nad kupnem, a później kupią po prostu drożej.
Tutaj też odwiedził nas ostatnio ambasador Paragwaju. Tutaj ambasador, jak czytaliśmy, poszukuje nowych technologii do swojego kraju, wiarygodnych partnerów. No i jednym z nich może stać się właśnie nasza firma. No i dokładnie zapoznaje się tam z tą technologią, zarówno z szybkim transportem, towarówką, jak i miejskim. Czyli zaskoczenie, jeśli chodzi o wygodę, o wykończenie w środku. No i tutaj ostatni jeszcze news. To, co działo się przez ostatnie 4 lata w ZA. Tak jak powiedziałem, my byliśmy tą wycieczką pierwszą w 2019, to był rok, kiedy firma tam się nasza pojawiła, to były początki, a wtedy już w 2019-20 naprawdę zabłysnęli, bo bardzo, zresztą to zdjęcie historyczne pokazuje tutaj władca Dubaju, ojciec z synem, o ile pamiętam, no, zdjęcie historyczne w naszym, jednym z naszych pojazdów, które były też oznakowane właśnie znakiem RTA na tym jednym Expo w Dubaju. To był to, wtedy chyba to był ten szczyt, światowy szczyt transportowy, został zaprezentowany na szczycie rządu światowego w Dubaju. No i wtedy właśnie to się wydarzyło. Natomiast zobaczmy ostatni punkt. Delegacja urzędów dróg i transportów zaprezentowała model Unibike na targach InnoTrans w Berlinie. A to informacja właśnie sprzed niecałego miesiąca. To wszystkie informacje, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Ten slajd ostatnio pokazuje, że naprawdę czas się odlicza. Ja go zrobiłem jakąś godzinę, półtorej temu, więc pozostało nam pewnie około 20 godzin jeszcze do zmiany dyskonta. Zmiany ceny udziałów, zmniejszenia ilości udziałów za tą samą cenę, ale również kupony, które mamy, można wykorzystać przez ten czas. Tutaj odniosę się teraz jeszcze do pytań, jeśli takie były. Już patrzę. Czy są jakieś możliwości odsprzedaży udziałów? To jak wspomniałem, umowa daje taką możliwość, że o ile pamiętam, po 3 latach można odsprzedać udziały, ale naprawdę za cenę, którą kupiliśmy z niewielkim zyskiem. Tam dosłownie jakąś tam 3-4% nadwyżką. Ponieważ udziały będą tak naprawdę wartość miały w momencie, kiedy będą wprowadzone do obrotu na rynkach światowych, na rynki zewnętrzne, nie? I wtedy firma może zagwarantować, bo ta cena dyskonta ma być 1:1, to ma być wtedy ten etap. To wszystko jest dokładnie wyliczone. Natomiast w tym momencie, kiedy firma miałaby to odkupić sama, po prostu sprzedała i odkupić sama, to może zagwarantować tą cenę, którą my kupiliśmy, plus kilka procent. O ile pamiętam, chyba tam było 3% w stosunku rocznym, ale mówię, to trzeba byłoby się wczytać w ten kontrakt, który mamy na swoich kontach. On jest z kilku stron, język rosyjski, angielski i tak naprawdę w translatorach rzucimy, to nam przetłumaczy. Na pewno znajdziemy tą informację. Do końca tego 2022 miało być 10 projektów komercyjnych. Znaczy nie wiem, czy akurat do tego roku miało być. Na pewno informacja oficjalna jest, że takich komercyjnych, bo 4 mamy. Natomiast komercyjnych 10, informacja jest to bezpośrednia, już podana zarówno przez pana Anatolia Janickiego, jak i pojawia się na webinarach osób z zarządu. Mówimy o 2023. Oczywiście może być ich więcej, bo tutaj firma mówi o projektach adresowych, które wynikają z wcześniejszych podpisanych umów, bo tak jak powiedziałem kiedyś na jednym z webinarów, firma ma podpisanych bardzo wiele memorandów, porozumień, umów, wstępnych zamówień, jest ich bardzo, bardzo dużo, ale dopiero później poprzez konkretne wykonane prace i dalsze rozmowy ostatecznie wychodzą z tego umowy komercyjne. A umowy komercyjne to już są takie jak gdyby dopięte na ostatni klucz, na ostatni zamek i jest start, zielone światło na tworzenie, budowa i tak dalej. Więc takich mamy na pewno 4 i takich w przyszłym roku ma być na pewno 10. Więc tu mamy to co firma mówi, co jest takiego pewnego. Niewykluczone, że będzie tego więcej. Natomiast wiemy, że moce przerobowe też jakieś tam są ograniczone, więc my się tutaj
cieszmy po pierwsze tymi projektami adresowymi, komercyjnymi, które już są rozpoczęte i czekamy tylko na klepnięcie tych testów szybkości na torach numer 2 i numer 4 w szarży. To jest jedna rzecz i trzymajmy naprawdę kciuki, żebyśmy wygrali ten przetarg w Dubaju na te 15 km tej trasy w centrum Dubaju. Bo wiecie, tu Państwo, nie chodzi tak naprawdę o pieniądze, bo pieniądze tutaj jak gdyby same przyjdą i tak i one będą, ale reklama, potężna reklama. Wyobrażacie sobie lepszą reklamę? Żadna telewizja, radio, prasa, nie wiem, cokolwiek, żadne wystawy nie dadzą nam takiej reklamy, jak własna trasa w centrum Dubaju, między największymi drapaczami chmur, nasza trasa. To właśnie to jest to, na to liczymy. RTA tutaj pokazało nam, że też tutaj widzi faworyta, jeśli chodzi o projekt, technologię, która jest naprawdę idealnym rozwiązaniem. Dawid, do końca roku są 4 projekty, można poczytać, no dokładnie, no tak jest, 4 projekty, natomiast do końca przyszłego roku na pewno będzie ich 10, takie są informacje. Kiedy RTA ogłosi decyzję odnośnie transportu w Dubaju? Ja myślę, że jeśli chodzi o ten, jeśli tutaj jest to zapytanie odnośnie tego projektu 15-kilometrowego w centrum Dubaju, to wszystko chyba się zepnie, bo zobaczcie, skoro te RTA nas tutaj ładnie w Berlinie wystawiło, skoro jesteśmy z 30 firm, 5 firm zostało, budujemy się w szarży, czyli na ich ziemi, mamy bardzo duże tutaj poparcie rządu arabskiego w Dubaju i tak dalej. Mamy inne projekty przedstawione, przecież w Abu Dhabi do najwyższych władz poszły projekty nasze i są zainteresowani budową, bo tam chodzi o połączenie wielu tak naprawdę turystycznych miejscowości, ośrodków, a my naprawdę mamy idealne rozwiązania. Natomiast ponieważ tu mowa jest o rządowych akurat pieniądzach, a RTA odpowiada za przetarg, to na pewno poczekają do momentu, kiedy będzie klepnięta ta szybkość, czyli 150 i 120 na godzinę na tych torach 2-4. To jest ten moment taki wyjściowy, ponieważ my możemy wtedy tak w 100% rozpocząć budowę fizyczną. Wiemy, że to już by się odbyło jakieś 3-4, może 5 miesięcy temu, ale opóźnienia są ze względu na tą pandemię, która sobie trwała 2 lata. I wiele zakładów, wiele firm, fabryk na całym świecie, również w Dubaju, działało na pół gwizdka. Więc teraz to kończą. Firma zapowiedziała, że październik, listopad, grudzień to będą te miesiące, kiedy to wszystko jest tam dopinane, kończone. W momencie, kiedy to skończą, ja myślę, że przetarg wtedy będzie ostatecznie klepnięty. Cierpliwie poczekajmy. Naprawdę to są zaledwie 2-3-4 miesiące. I będziemy właściwie wszystko wiedzieć, wszystko się wyjaśni. Dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą obecność. Mamy godzinę 21.03. Do zobaczenia na kolejnych webinarach. Zapraszam również na ten webinar czwartkowy Janusza Tomczaka, ponieważ bardzo ciekawie dużo mówi właśnie o technologii, w czym jesteśmy, w jakiej firmie jesteśmy, jakie mamy rozwiązania. Jest to coś wyjątkowego. Natomiast jako współwłaściciele, współtwórcy całego projektu, bo tak można nas nazwać, powinniśmy być bardzo żywo zainteresowani informacjami, które uzyskujemy na takich webinarach. Z drugiej strony po to, żeby w płynny sposób przekazywać je innym osobom, które chcemy zaprosić do projektu. Jeszcze raz dziękuję za obecność, za poświęcony czas. Zdaję sobie sprawę, że często bardzo jesteśmy zmęczeni i dlatego też no, jest to cenne również z Państwa strony, że jednak się zalogowaliście. Czy UST bierze udział w projekcie NEOM? Powiem szczerze, akurat informacji na ten temat nie wiem, nic mi nie wiadomo, ale to już w rozmowie prywatnej możemy ten temat gdzieś tam dalej poruszyć. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.